tyle wieków minęło od momentu historycznego narodzenia Jezusa Chrystusa, a mały Jezus, smutny, w drzwi patrzy i czeka, by pośród witających zobaczyć i nas. Święta w domu obchodzę z rodziną, wśród gronie moich bliskich, w różnych mieszanych tradycjach religijnych, ale wszyscy się kochamy i jednocześnie dzielimy to wspaniałe święta razem. Wszyscy raczej czekamy na święta ze względu na to, że bardzo nam brakuje w całym roku serdeczności, życzliwości od rodziny i od wszystkich. Będzie bardzo dużo smacznego jedzenka. U mnie święta się spędza przy śpiewaniu wspólnych kolęd, czekania oczywiście na prezenty i spędzania miłego czasu z rodziną. Co roku na każde święta moja rodzina przygotowuje jakoś półgodzinny filmik o Mikołaju i otwiera taką księgę z listą rzeczy, które moje rodzeństwo chce. I zazwyczaj się to spełnia, więc jakby to jest pokazane, jakby Mikołaj nas wszystkich widzi i oczywiście dzieciaki się cieszą z tego. Będą prezenty. I to jest chyba najfajniejsza tradycja, jaką mam u siebie w domu. Ja gram dzisiaj rolę Józefa. O tej roli co prawda dowiedziałem się dzisiaj o 9 rano, aczkolwiek chętnie się zgodziłem, aby pomóc w przygotowaniach. Zgodziłam się oraz biorę udział w przygotowaniach od 2 tygodni. Uczniów nie trzeba namawiać do tego, żeby przygotowali uroczystość, żeby włączyli się w świętowanie tych przepięknych dni, które za chwileczkę będziemy i my świętować. Zatrzymajmy się dzisiaj na chwilę. Przenieśmy się myślą w odległy czas, gdy ludzie żyjący w mroku grzechu i cieniu śmierci z nadzieją oczekiwali przyjścia Zbawiciela. Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zegar przystanął, żeby przy mnie nie chodzić. Od zachodu słońca cienie coraz dłuższe. Nie proszę Cię o te trudniejsze, kiedy przeciskam się przez tłum i znów jestem pojedynczy. Pośród wszystkich najbardziej bliskich proszę Ciebie o te prawdziwa, kiedy Ty mówisz przeze mnie, a mnie nie ma. Ktoś pukał do drzwi naszych, aleśmy nie słyszeli. Ledwie starczyło czasu opłatkiem się podzielić. Ktoś odszedł z naszych domów, wędruje, puka dalej, a my dla nieznajomych stawiamy biały talerz. Takeśmy się śpieszyli, kłócili i cieszyli, że wszystko pogubili. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi nas, o swobodzi anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak klękają, cuda, cuda ogłaszają. Działanie Boga wyraża się w ubóstwie, prostocie i ciszy, gdyż nie chce On przytłaczać człowieka swoim majestatem.